Węgiel, jak informowaliśmy w minionym tygodniu, miał być w specjalnej procedurze sprzedaży, dostępny dla mieszkańców Suwałk od minionego poniedziałku. W piątek stało się jasne, że sprzedaż się nie rozpocznie, bo węgla po prostu nie ma. Zaniepokojeni są zarówno mieszkańcy, jak i niektórzy radni. Wyraz temu dał podczas dzisiejszej sesji Jacek Niedźwiecki. Najnowsze informacje na ten temat przekazał podczas sesji Rady Miejskiej prezydent miasta. Ten węgiel do Białegostoku dotarł już, wiemy. Dotarł do Białegostoku, bo nie było. Dotarł ten węgiel i wszystko na to wskazuje, że pierwszy transport po ten węgiel pojedzie jutro do Białegostoku i będziemy już teraz, bo mamy, szanowni państwo, 355 wniosków naszych mieszkańców na kup tego węgla w cenie do 2000 zł na 517 ton. Z tego 233 tony to groszek jako groszek i 282 ton to orzech i kostka. Razem 517 ton i ci mieszkańcy oczekują na nasz sygnał, na nasz telefon, żeby przyszli tutaj, odebrali takie potwierdzenie, no, prawa do zakupu tego węgla w tej procedurze. Zobaczymy, być może przekażemy to w jakiś tam sposób dla Transbudu. No i jak już ten węgiel jutro może przyjedzie, to będziemy dzwonili i tak sukcesywnie tutaj już pójdzie ta sprawa, nie? Także lada dzień, chociaż no, ilość ta najpierw była malutka, tego węgla, a teraz no, mieszkańcy wczoraj chyba około 30 wniosków złożyli. Nie? Jednak nie wszyscy ten węgiel mają i wiem, że są takie osoby, które no, w mieszkaniu mają chłodno, bo sprawdzili, zweryfikowali to pracownicy w ramach weryfikacji tych wniosków. Byli u nich i widzieli, że temperatura tam 10 czy tam 11 stopni. Takie są skrajne jakieś sytuacje.